Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W przeszłości wiem, to znaczy mam taką wiedzę, iż resort rolnictwa przymierzał się do tego, aby rzeczywiście była możliwość odliczania przez rolników składki rentowej na zasadach ogólnych, tak jak to ma miejsce w chwili obecnej w innych zakładach. Chodziło o tą właśnie składkę 36 zł i o możliwość odliczania od podatku rolnego. I minister rolnictwa w tym kierunku szedł. Moje pytanie jest następujące. Czy państwo konsultowaliście to wraz z ministrem rolnictwa, ten pomysł? I jakie zaszły przyczyny, że wyliczacie państwo jedną złotówkę od hektara, a nie poszliście właśnie w tym kierunku możliwości, aby rolnik miał możliwość odliczać od podatku rolnego? Czy nie wystraszył was przypadkiem tutaj fakt, iż uszczuplenie nastąpiłoby dochodów gmin i nie mieliście pomysłu na to, w jaki sposób tego typu zastosować rekompensatę, aby gminy na odliczaniu przez rolników od podatku na tym nie straciły? Dziękuję.